Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dziś nauczymy się bardzo pięknej piosenki, niedawno poznanej przeze mnie, rzeczywiście bardzo piękna pioseneczka, pod tytułem Zakochany Góral. Melodia wprawdzie jest prosta, ale cała trudność polega na zmianach tonacji i znalezieniu się właśnie przy zmianach tych tonacji. Ogólnie są tutaj trzy tonacje, czyli E-dur, A-dur i D-dur. I tak, zaczyna się wszystko wstępem w E-dur. Pierwsza zwrotka śpiewana przez wokale męskie jest też w E-dur. Potem damskie wokale w A-dur. Jedna zwrotka, dwie zwrotki w D-dur instrumentalne. Znowu A-dur, jedna zwrotka wykonywana przez wokale żeńskie i zwrotka ostatnia w E-dur wykonywana przez wokale męskie i końcówka, która jest oparta na końcówce zwrotki. A więc zaczynamy! Ponieważ kapela góralska zastosowała tutaj dość dużo swobody wykonawczej, my też nie będziemy trzymać się ściśle, tak jak oni to grali, bo po prostu oni też grali to swobodnie. Główne linie melodyczne. Czyli zaczynamy od tonacji E-dur.
niektórych rzeczy się nie będziemy trzymać, ponieważ są kłopotliwe i ryzykowne do wykonania. Na przykład dolny dźwięk H nie zawsze nam wyjdzie, gdybyśmy chcieli od najniższego H zacząć, bo jest jeszcze tylko dźwięk B i H, B to są takie dźwięki już najniższy rejestr, które po prostu mogą nie wyjść. I żeby uniknąć kiksa, to zaczniemy sobie od gis. I będzie gis, 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 a, ha, cis, ha, gis. Potem mamy gis, 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 a, ha, cis, a. I będzie teraz fis, gis, a, fis, gis. I we wstępie będzie fis, fis, gis, a, gis, fis, e. I powtórka całego tego fragmentu od gis, gis, a, gis, gis, fis, e, fis, gis, a, gis, fis, e. Potem mamy tonację adur i zacznijmy od cis, tak jak zaczęła wokalistka, prawda? I będzie cis, cis, cis i górne D i już w górnej oktawie gramy. Cis, 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 D, E, fis, E, cis. Cis, 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 D, E, fis, D. I tutaj będzie górny głos grany, czyli tutaj się zamieniły te wokale rolami i to, co było pierwszym głosem, teraz jest drugim i na odwrót. I będzie teraz D, E, fis, 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 E, D. Potem będzie D, D, E, fis, E, D, cis. I będzie znowu E, E, fis, 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 E, E, D. I zamiast tego D, które będzie teraz, żeby nie powtarzać D, możemy zagrać H. I teraz E, fis, E, D, cis. I to nie było najniższe H, tylko już w naszej skali. A teraz tonacja D-dur. I możemy wybrnąć z tego tak, ponieważ nie mamy już najniższego A w saksofonie, prawda, bo mamy tylko do B, to możemy, w sumie możemy zagrać wyższe A, czyli pierwszy palec, kciuk na czarnym polu, drugi, trzeci. Prawda? A, A, D. I będzie fis, A, H, A, fis. I będzie fis, 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 G, A, H, G. I możemy zrobić od E, E, fis, G, 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 fis, E. I E, E, fis, G, fis, E, D. Powtarzamy cały fragment. I teraz znowu mamy w tonacji adur, a zaczynamy. No to
tutaj, ja bym zaczęła tutaj znowu od cis, ale możemy zacząć też od e i wtedy byłoby e, cis. D, e, fis, e, cis. Cis, 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 D, E, fis, D. D, E, fis, 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 E, D. I teraz możemy od H zacząć. H, H, E, fis, E, D, cis. I całość powtarzamy. Przepraszam, tutaj się lekko pomyliłam, więc... Prawda? I tutaj było... I teraz wracamy znowu do E, już na koniec. I możemy albo od H zagrać. I teraz będzie fis, gis, a, fi, gis, fis. I możemy to też tak na początku, w pierwszej zwrotce męskiej możemy zrobić, że albo fis, fis, gis, a, gis, fis, e, albo e, fis, gis, a, gis, fis, e. I powtarzamy ten fragment jeszcze trzy razy, czyli ten od gisa. Ostatni dźwięk jest C. I górne E. I trzymamy. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z przyjemnością będziecie grać tą melodię. A póki co zapraszam Was na inne moje filmiki, na inne moje lekcje, na słuchanie moich kompozycji oraz innych filmików, subskrybowania mojego kanału, komentowania, zadawania pytań. Jeśli chcielibyście grać jakiś utwór, piszcie proszę w komentarzach, a ja w miarę możliwości będę Wasze prośby spełniała. Trzymajcie się na razie, cieplutko, cześć!